Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Shadow of the Tomb Raider. Kolejny grobowiec, chyba ostatni już w grze. Wchodzimy, zobaczymy co nas tutaj czeka. Ognisko. Święty Jan zmarł najpóźniej ze wszystkich apostołów i tylko jego życie nie zakończyło się śmiercią męczeńską lub samobójstwem. Jako autor 5 ksiąg Nowego Testamentu jest patronem teologów i uczonych. W swoim długim życiu miał kilku uczniów, którzy kontynuowali jego nauczanie po jego śmierci, zapoczątkowując badania religijne trwające po dziś dzień. Przypominam oczywiście o kciuku w górę, subie na kanale, dzwoneczku. To się na pewno przyda. Nice. Dwa... Będzie 7, 8 będzie. Brakuje jednego. Brakuje też skrytki survivalowej jednej. Płaskorzeźby będą wszystkie i dokumenty 2. 7, czyli będzie 4 brakowało. No powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia, gdzie to się schowało, ale na pewno to sobie odkryjemy prędzej czy później. Dobra. Punkt orientacyjny. Zobacz, co mam na wymianę. Czym ci mogę służyć, Laro? Siema. Miłego korzystania. Właściwie to nic nie ma. Przyjdź, jeśli będziesz potrzebować czegoś jeszcze. Od dawna krążyły plotki o potworach, z braku lepszego określenia, w okolicy misji świętego Jana. Miejscowi nie chcą rozmawiać o tym, co widziano. Na samą wzmiankę posępnieją i zwykle zmykają do swoich domów. Jestem jednak święcie przekonany, że kiedy nawrócimy tutejszą ludność, te potwory okażą się tylko zabobonami, cieniami, które znikają w świetle Pana. Okej. Bym przeoczył. Serio. Tak serio, serio. Ja pierdzielę. To nieźle. Będę musiał tam wrócić jeszcze. To dwa legendarne drzewa, które wzajemnie się uzupełniają. Drzewo Czeczen wydziela trującą substancję, której dotknięcie szkodzi, a nektar z drzewa Czaka może zneutralizować tę truciznę, nim wywoła ona poważne oparzenia. Fascynujące w tych dwóch drzewach jest to, że zawsze rosną bardzo blisko siebie. Według legendy dwaj bracia, wojowniczy książęta, walczyli na śmierć o miłość kobiety i zmarli w swoich ramionach. Błagali bogów o przebaczenie i uzyskali je. Kinicz, łagodny, odrodził się jako dobroczynne drzewo Czaka, a Tisik, nienawistny, odrodził się jako trujące drzewo Czeczen. Okej. Chyba nic nie mamy na razie. To będzie ten punkcik ostatni do zrobienia. Do odkrycia.
Czemu tu się... Ja pierdzielę. A, dobra, bo ja jestem... Nie, no nie jestem w mapie przecież w tym. Co to kurwa znowu jest? Zbliżają się kłopoty. Ta, no co ty nie powiesz? Już się cieszę. Będą dymy. Też jest gdzieś tam dalej. Muszę zniszczyć tę barykadę. Teraz mnie coś zaatakuje. Jasil również tutaj są? Niedobrze. Kurwa mać. Przeoczyłem. Przeoczyłem czy nie? Tak. Może być wyjście. Ale tylko wracam. Już jedną skrytkę w poprzednim grobowcu zostawiłem, tej już nie zostawię. Hmm.
To musi być droga na zewnątrz. Tam dałem, szedłem jakoś. Dobra. Ja pierniczę, jedna skrytka surywalowania. No, tędy wyszliśmy. Jeszcze raz. Chciałem szybko to zrobić, nie? Tak się właśnie kończy, jak się chce szybko robić. Tędy zszedłem tam. Tak. A teraz się nie zaczepiła. Chociaż E było użyte. Jedna głupia skrytka. I lipa, nie? Trzeba pół mapy przechodzić jeszcze raz. Ja przez to, że ja tam przed chwilą tamtędy przechodziłem, nie? Tam, gdzie ten gość teraz biegł. Dobra, gdzie to było? Ej, wtedy ona przynajmniej wyleciała w tą ściankę, nie? Do złapania się. A tutaj teraz to poleciała w ogóle totalnie w inną stronę, nie? No. Lol, trochę to dziwne. No ale dobra. Coś jeszcze jest w ogóle. Aha! Widzicie to? Say what? Dobra, tamten. Ten jest tam. Okej, okay, a ten? Też tam jest? Lol. Dziwny. Dziwne. No tam jest trochę inaczej. Jak mnie w końcu zaatakują, to się od śmiechu nie powstrzymamy. To jeszcze jakiś dokument jest.
Nie mam pojęcia, na jakiej wysokości to jest, nie? XD. Nie sądziłem, że to tak wywali, nie? Chuj, nie podobają mi się te dźwięki, nie? Ej, po co wychodzicie? Majańskie drzewo życia, nazywane również jaszcze, korzeniami sięga podziemnej krainy zmarłych. Wyrasta w naszym świecie, a gałęziami sięga aż do raju. We wnętrzu drzewa kryje się Itzamie, ptasi bóg, który podobno zna wszystkie tajemnice trzech poziomów istnienia, w których rośnie drzewo świata. Zajebiście. Są te dwa ten. Kolejna fabuła ukończona. Mogliby się odwalić. Dobra, no w to muszę najprawdopodobniej strzelić z wybuchowej. Ja pierdolę. No kurwa. Kurde, normalnie jakbym jakiegoś gryźlika słyszał, nie? Nie mam na to miejsca. Jak nie masz, przeczytaj to. Z korzeni w podziemnej krainie dających schronienie nietoperzom wyrasta prosto w górę. Jego pień mocno trzyma świat ludzi, a gałęzie pokryte białymi liśćmi rozciągają się po nocnym niebie. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Kolejna fabuła ukończona. Dobra, teraz ten najprawdopodobniej będzie. Tak, zaznaczyłem go, czy nie? Yeah.
To jakaś prymitywna rzeźba postaci ludzkiej. Ja pierdzielę, nie? Dobra, czekajcie, no tu muszę to chyba odciąć, tak mi się wydaje. Teraz jak mnie znowu zaatakują. Będzie ciekawie. Dobra, został tylko ten jeden już. Jaki ten kurde sporąbany grobowiec. Jeszcze ktoś? Wszystkie, bo już łuk schowała. Co mi to dało, tylko mi powiedzcie teraz. Jakaś podpowiedź? Nie no. Po co to bierze i spada na dół? Wiem. Chyba wiem. Albo nie wiem. Czemu spadłeś zamiast się odbić? Dwa razy tą spację, albo trzy razy nawet wcisnąłem. Come on. O Boż. Serio aż tu? Nienawidzę tej lokacji. Kurwa, co się będzie działo jeszcze? Z tyłu ich słyszę, z przodu ich słyszę.
Ja pierniczę. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Jak mam maksa, jak nie mam maksa? Aha, bo ja z tych strzelam, nie? No, lewym przyciskiem myszy strzelam przecież. Jak tu mam? Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Gdzie ja w ogóle mam się dostać? To jest zajebiste pytanie. A, muszę to uwolnić teraz, tak? No jak? Daleko byłem. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Ja pierniczę, jaki ten grobowiec jest porąbany. Rzeźba postaci ludzkiej. Chyba 70 już. Przynajmniej tą fabułę ukończyłem. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Ci goście tam z dołu mogą spierdzielać. Nie wiem, czy ja mam tego użyć. Chyba nie. Po co to otwieram w takim układzie? Ale to dziwne. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Ale trochę to dziwne, no bo w takim razie... Po co ja tego używam? Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Po co ja mam to otwierać, jeżeli ja tego nie używam właściwie, nie? Zobaczcie. Chyba że... No i co teraz? Mam w tamto strzelić? Tylko to mi coś da? Do góry chyba polecę, nie? Tak jak patrzę na tą... No, trzymaj się, trzymaj się! To mi coś dało, bo ja nie wiem, gdzie ja wylądowałem, nie? Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. No jak, kurwa? To niezły przycisk Windowsowy się włączył. Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś, bo jeszcze się broń nie schowała.
Aha. Miałem nacelowane, ale... Chodź w dupę. Okej. No po tej walce to mi niedużo ammo zostanie. Coś tak czuję. No tu powinien być zestaw survivalowy. Wyszliśmy na górę. Co nam to dało? Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Aha, dobra. Przykumam. To nam pozwoli przejść po tym, tak? Ja pierdzielę, jaki ten grobowiec jest głupi i porąbany. Mam nadzieję, że wyjść stąd będzie 3 razy prościej. Co dostaniemy? Tomb Raider, odblokowano osiągnięcie. Całkowicie przewraca zdrowie, gdy rana jest blisko śmierci, odnawia się między walkami. Ja to biorę, kurde. Nie ma nawet opcji, żebym tego nie wziął. Pierwszy kurna ten. Pierwszy. Jaki spotkam. Obóz i ja to biorę od razu, nie? Zabiję się. Nie zabiję się. Fajny lag, nie powiem. Dobra, czyli wracamy tak jak już wracaliśmy. Tak jak już raz wracaliśmy. I w następnym odcinku będziemy robili prawdopodobnie wszystkie znajdźki, jakie się tylko da tutaj. Wszystkie znajdźki, jakie się tylko da tutaj przy misji San Juan, czy jak on tam się wymawia. Dobra, to już widzieliście w sumie. Czy musiałem cofnąć po tą jedną skrytkę serwolową, kurka wodna. Dawaj, do obozowiska lecimy. On tędy wszedł wtedy, wtedy jak tu wchodziłem. Najgorsze jest to, że znając życie i mojego farta, to będziemy musieli jeszcze z tymi potworami walczyć na sam koniec, nie? Jakiś boss będzie od nich jeszcze. Ci mu będą pomagali i jeszcze boss będzie, nie? To już w ogóle... Masakra. Ja przez ścianę przechodzę. XD. Dobra, obozowisko. Dawaj tego punkcioka. Wydajemy od razu. To jest to. Gdzieś, które? To. Nie. To. A ja tu mam od razu. Okej, okay, no to git. Dobra, biorę to. Chcę całe to drzewko rozwinąć. Okej, okay, czy ja coś mogę tu... Czas mi tu mruga, że mogę coś wziąć. Kwipunek. Chyba nic nie mam do lepszenia. Szybka podróż. Dobra. Ja sobie skoczę tutaj blisko, żeby mieć do handlarza. No i dzięki za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę, suba, dzwoneczek, kliknijcie. Napiszcie komentarz i trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć, hej!